Że coś trząchę mi ten. No. Mój zarąbisty goryla pod zapędzich się chyba luzuje lekko. Każdy dobry kanał na YouTubie charakteryzuje się tym, że każdy odcinek jest bardzo ekscytujący. Każdy dobry vlog powinien charakteryzować się tym, że każdy odcinek trzyma w napięciu od początku do końca. No więc w myśl tej zasady jedziemy dzisiaj do lekarza. Typowy, kurde, w tym kraju jest sobie taki LuxMed, wielka placówka, wiadomo, sieć medyczna. I oczywiście co, nie ma parkingu i trzeba jeździć, kurna, dookoła i szukać jakiegoś miejsca, trzeba się gdzieś wciskać. No i co, kurna, 10 minut kręcenia się w kółko i w końcu zaparkowałem na zakazie. Dostała zwolnienie. Jest strasznie tragiczne, że trzeba dostawać zwolnienie na weekend. Mogę, że tam ma taką pracę, że pracuje 7 dni w tygodniu, znaczy w sensie, no, 3-zmianowa, więc świątek, piątek, weekendy. Także dostała zwolnienie lekarskie na sobotę, niedzielę. Beznadziejnie. Budują te apartamentowce i to jest dosłownie, ile? 6-7 metrów między budynkami. I co, że ludzie kupują takie mieszkania, płacą za nie pół bańki i potem mają 7 metrów do sąsiada przez okno? W ogóle... No chyba tak, do 10. Tak. Dzień dobry. Mission failed. Od 12 są lunche. Więc... Co? Nie, pączka nie chcę. Bo ja lubię takie zwykłe pączki, bez niczego. No więc misja ramen zakończona porażką. Mam tutaj trochę syfu jeszcze pozostałego po samochodach. Jakieś tam o kawałek przodu, mocowanie baku, cały wydech, wał napędowy, mocowanie sprężyn. Muszę się tego gówna pozbyć. Trochę zarasta krzunami. Dałem ostatnio... O, dużo lepiej. Oglądałem ostatnio bardzo fajny filmik. Czemu nie ostrzy? Manual focus. Brawo. O, oglądałem wczoraj... wczoraj? Wczoraj oglądałem bardzo fajny filmik na YouTubie. Oglądałem przemówienie Elona Muska. Muska? To jest koleś od PayPala, SpaceX i od Tesli. Najbardziej znany jest z Tesli. Ale przemówienie było na temat właśnie jego firmy SpaceX i jego planów podboju Marsa. Bardzo ciekawy staw. Link do filmiku będzie poniżej, ale trwa tam ponad godzinę, więc jak ktoś nie ma jakby cierpliwości, żeby to obejrzeć całe, to spoko. Zrobię streszczenie. Tylko potrzebuję tego. Już wiem. Wyrzutnia. Rakieta. Rakieta składa się z dwóch części. Główny statek, gdzie będą sobie siedzieli ludziki, ludzie. I booster, czyli generalnie wielki moduł składający się z wielkiego baku paliwa i kilkudziesięciu silników rakietowych. Teraz co się dzieje? Startujemy.
leci sobie taki statek, leci na orbitę, następuje rozłączenie. God damn it. Dobra. I statek ten kosmiczny z załogą siada sobie na orbicie. To jest orbita. Man. Dobra. Ten booster z silnikami rakietowymi wraca na Ziemię. I ląduje przy wyrzutni. Następnie montują przy pomocy dźwigu moduł z jeszcze większym bakiem. To jest w zasadzie wielki latający bak paliwa. I teraz ten booster z tym bakiem, oprócz tego, że się przewraca, startuje z powrotem na orbitę. I tak se leci. Znowu booster się odłącza, tylko tym razem nie w kratkę. Bingo. Leci. Przyczepię. To będzie trochę lepiej wyglądało w rzeczywistości, jak on czas budują. Ten bak sobie dokuje, tankuje ten statek. I tak kilka razy. Jak już statek zostanie zatankowany, wyczekują na odpowiedni moment, kiedy Ziemia i Mars będą najbliżej siebie. Dzieje się to co 26 miesięcy. I zatankowany statek z załogą, z ekwipunkiem, ze sprzętem leci na Marsa. Na Marsa powiedziałem. No. No i teraz taka rakieta sobie... Fajnie ląduje na Marsie. Ludziki wychodzą, budują stację małą kosmiczną, budują sobie... samolot. Budują sobie stację do wytwarzania paliwa, a że wszystko ma latać na połączeniu metanu i tlenu, to nie ma problemu, bo na Marsie atmosfera składa się głównie z dwutlenku węgla i jest woda, więc woda i dwutlenek węgla daje nam metan i tlen. Jako że grawitacja na Marsie jest prawie 3 razy mniejsza niż na Ziemi, więc niepotrzebny jest booster, żeby wystartować z Marsa z powrotem. No więc jak już zatankują sobie z powrotem ten statek, to część załogi wsiada i leci na Ziemię z powrotem. To jest ten moment, w którym gubię klucz. A nie. Ekstra. No i właśnie, nie zgubiłem klucza, bo o co chodzi? Cały system zakłada to, jakby opiera się na tym, że ten statek będzie wykorzystywany wielokrotnie. Około 12 razy, biorąc pod uwagę, że lata raz na 26 miesięcy na Marsa, potem tam musi chwilę odczekać. Sam lot trwa około 3 miesięcy, potem wraca. Ma mieć żywotność około 30 lat. W ciągu 30 lat da się zrobić 12 do 15 lotów. Tankowiec, jako że lata tylko Ziemia, orbita, przeleci około 100 razy. Booster, który jest najdroższym elementem, bo zawiera 40 chyba parę silników, jest liczony na 1000 lotów Ziemia-orbita. Założenia finansowe są takie, że w momencie, gdyby lot na Marsa zrealizować przy wykorzystaniu technologii Saturna 5, czyli tej rakiety, która poleciała na Księżyc, to bilet kosztowałby około 10 miliardów dolarów. Tylko parę osób na Ziemi mogłoby sobie pozwolić na ten bilet. Ale, jako że zakładają wykorzystanie tego sprzętu w całości, w sensie nic się nie zużywa, nie spala się w atmosferze, tak jak przy okazji Saturna 5, którego dwa pierwsze stopnie bodajże się spalały w atmosferze spadając, to nie ma strat. Można latać w kółko. Latanie w kółko jakby zmniejsza znacząco koszty. Poza tym statek planowany jest, plan jest taki, że statek ma zabrać około 100 osób. 100 do 120, 150, w zależności od tego, ile staffu wezmą. I przy obecnych kalkulacjach wychodzi im cena biletu na poziomie 200 tysięcy dolarów. Nadal dużo, ale zupełnie w zasięgu ludzkości, jakby w zasięgu zwykłych ludzi. Fajne w tym wszystkim jest to, że wykorzystują technologie znane już teraz, w sensie to nie jest żadne science fiction, nie ma tam napędów jakichś podprzestrzennych, nie ma tam żadnych akcji typu zamrażanie ludzi na czas lotu. Jebane samoloty. Konwencjonalne silniki, tylko nowej generacji, bardziej wydajne. Nowoczesne materiały, ale żadnego science fiction. Plan mają taki, że w 2022 roku chcieliby być gotowi na pierwszy lot. Kwestia, czy znajdą sponsorów, znajdą jakby pasażerów. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że mają już gotowy silnik działający. Taki dokładnie silnik, jaki będzie w tych rakietach wszystkich.
Co więcej, mają już zbudowany pierwszy wielgachny bak paliwa z włókna węglowego, czyli jest bardzo lekki, bardzo odporny. Problem z włóknem węglowym jest taki, że ciężko się buduje wielkie struktury z włókna węglowego. Poza tym włókno węglowe jest bardzo wrażliwe na zmiany temperatury, ale mają to ponoć ogarnięte. Więc jakby najważniejsze części systemu już mają. W sensie silnik i zbiornik na paliwo. Dwie najtrudniejsze rzeczy. Konstrukcja samolotu, konstrukcja rakiety to jest w zasadzie standard. System jest cały opracowany, w sensie to jak to ma działać, właśnie te loty. Mają wymyślone z tego, czym będą to zasilać. Jest to policzone biznesowo, w sensie plan jest taki, że to się ma w tym momencie zacząć zwracać. Wiadomo, na początku inwestycja jest niewielka. Wielka. Ja jestem podekscytowany, ja się jaram, kurde, totalnie. Mając pewnie możliwość, pewnie bym poleciał. Za 15-20 lat, kiedy będą kolonizować Marsa, będą potrzebowali inżynierów, albo w ogóle vlog z Marsa, to byłoby coś. Zachęcam do obejrzenia całego filmiku, bo Elon Musk to dużo lepiej wytłumaczył niż ja. To był tylko taki krótki skrót z małą, bardzo nieudolną inscenizacją. Ale chciałem o tym powiedzieć, bo mnie to bardzo zainteresowało. Jako fan Gwiezdnych Wojen, fan science fiction i do tego jeszcze inżynier, który studiował napędy lotnicze, to jakby porusza wszystkie właściwe rzeczy u mnie. Nie zabrzmiało to zbyt dobrze. No Gorzata mi kupiła coś, co ma się przydać mi do czego? Do kamery, do filmowania? Tak. Czyli... Ale nie do kamery. Nie do kamery, ale żona wspiera moje hobby. Tyle wygrać. Uwaga. Co to będzie? Woohoo! Ale jak to wygląda w ogóle? Zrobiste, nie? Jaki w ogóle... Mały goryla pod w kształcie... Kurna, psa, konia? Telefon będzie mi teraz patatają. Patataj. No i takie, o. Teraz tutaj mogę sobie robić vlogcepcja. Pretty awesome. Serio. I nawet ma ogonek. Hello. Ej, Kalina, dobrze się bawi?